oto trzy lub cztery rzeczy, o których powinniśmy dzisiaj porozmawiać. Pierwsza rzecz to Louis C.K. Dosyć znany stand-uper, jeden z moich ulubionych. Uważam, że jest bardzo śmiesznym gościem. I Louis bardzo często żartował sobie z masturbacji. These days my problem is very simple. It's trying to find a place in my house where I can masturbate without somebody bothering me. You can figure out how bad a person you are by how soon after September 11th you masturbated, like how long you waited. And for me it was between the two buildings going down. Mówił, że jest najlepszym masturbatorem, jaki żyje na tej planecie. Po czym co się okazało, że faktycznie. Otóż w 2015 roku dwie kobiety, które również były komiczkami, zgłosiły, że Louis masturbował się przy nich. Tylko że sprawa jakoś tak się rozeszła, nie było jakiegoś rozwiązania jej. Natomiast w ostatnich dniach, na fali Me Too, kiedy wszystkie kobiety mają odwagę o tym mówić, na łamach The New York Times pięć kolejnych kobiet powiedziało, że Louis robił bardzo podobne rzeczy wobec nich. Z tym, że Louis zawsze pytał o zgodę, czy może to zrobić, ale do tego sprawa z jedną z tych kobiet polegała na tym, że Louis zapytał: ej, sorry, mogę? A ona powiedziała: nie. A Louis powiedział: okej. Okay. Więc wiele osób się zastanawia, że no, po pierwsze pytał, po drugie te kobiety nie uciekały, nie płakały, nie robiły jakichś dziwnych rzeczy. Tylko że okazuje się, że w świetle prawa propozycja seksualna jest już karalna, jest przestępstwem. A też Louis po prostu, który miał możliwość tutaj takiego argumentowania całej sytuacji, jakiejś obrony, dosyć słusznie zauważył, że jeśli by się zaczął bronić, to całość by się skończyła tylko jeszcze gorzej dla niego. Bo jak bardzo dobrze napisał na swoim fanpage'u, no nie gwałcił tych kobiet ani nic takiego, ale wykorzystywał w jakiś sposób swoją popularność, to, że one go podziwiały. Więc tak, może to bardzo głupio brzmieć, ale w jakiś sposób czuły, że im nie wypada jakoś bardzo dziwnie się zachować, bo liczyły na jakieś takie normalne zachowanie. Tym bardziej, że Louis w swoich stand-upach wydawał się mega takim inteligentnym gościem i krytykował molestowanie. Louis zdecydował się przeprosić. Tutaj oczywiście jak zawsze dochodzi pytanie, czy te przeprosiny były szczere, czy tylko dlatego, żeby jeszcze bardziej nie pogarszać tego wszystkiego, co się stało. I według mnie niestety ta druga opcja. Oczywiście nie mamy tutaj żadnej pewności, ale skoro był recydywistą, bo najpierw dwie kobiety i wtedy jakby nie było sytuacji, natomiast teraz, kiedy jest dużo głośniejsza, to się okazało, no, jeszcze pięć kobiet, no sorry, naprawdę bardzo mi przykro z tego powodu, no to tutaj przeprosiny w takim momencie nie brzmią zbyt szczerze. To jest chyba ten moment, do którego mi się nagrało poprzednim razem, bo nagrywam to po raz drugi. I tutaj jest sprawa, o której chciałbym z wami porozmawiać i teraz zachowam się jak typowy youtuber, ale naprawdę bardzo mi zależy na waszej opinii na ten temat, koniecznie. To od dawna marzyłem, żebyś to ty napisał komentarz, bo jesteś osobą, na której zdaniu bardzo mi zależy, dlatego koniecznie napisz w komentarzu, co sądzicie w takich sytuacjach, czy to, że ktoś jest bardzo dobrym artystą, ale złym człowiekiem, sprawia, że powinniśmy bojkotować jego twórczość, że nie wolno wtedy kogoś takiego oglądać, ani w żaden sposób wspierać. Bo to jest sprawa, na którą ja nigdy do końca nie mam zdania, bo to się co jakiś czas zdarza, że się okazuje, że ktoś zrobił coś złego, a ja jego twórczość lubię. I tutaj, czy powinniśmy oddzielać ten wizerunek sceniczny od tego, jaki jest naprawdę? Więc to jest ten moment, w którym pauzujecie film i piszecie w komentarzu, co wy o tym myślicie. Teraz zachowam się jak jeszcze większy youtuber, ale napiszcie to, a zaserduszkuję wasz komentarz. Druga sprawa, czy wiecie, jakie wczoraj mieliśmy święto? Tak, Święto Niepodległości. A z czym ostatnio kojarzy się Święto Niepodległości? Z narodowcami. Fanpage Narodowcy RP opublikował bardzo głęboką piosenkę i chciałbym, żebyśmy teraz ją sobie razem tutaj obejrzeli. Dopiero początek, a my już dostajemy jeden z najbardziej kiczowatych efektów. Czarno-biały obraz plus jeszcze jeden kolor. A jak niedobrze, jak kiczowato. To zawsze ma jakiś taki trochę patetyczny wydźwięk, ale... A. Ta pani mi się kojarzy trochę z tą panią z filmiku Pyty.pl, bo była tam kiedyś pani na jakiejś paradzie, która niosła chyba cztery flagi i mówiła, że ona bardzo kocha Polskę i to dlatego ma aż tyle flag. I no tutaj trochę podobnie. O, czarno-białe ujęcia, to widać, że będzie poważny film. Nieporadne moje myśli, nieporadne moje myśli. Slow motion, kiedy ona odchodzi, to bardzo wzmacnia przekaz. Nie poddam się i tak biegną schodami w dół. O, tutaj przeanalizujmy, jak polskie jest to ujęcie. Mamy flagę i flagę, godło, godło i godło oraz krzyż
i krzyż. Ja uważam, że tutaj akurat w tym momencie to twórcy tego klipu trochę zawalili, bo no dlaczego nie wykorzystano, tak jak na innych ujęciach, paliczków tej pani? Przecież mogła mieć tutaj jeszcze ze spokojem jakieś dwie flagi walnięte. Też dlaczego jest na tle brzydkiej ceglanej ściany? Przecież ona mogła być czerwono-biała. Tak samo jej włosy. Czemu połowa jej włosów nie jest biała, a druga połowa czerwona? Przecież to kolejne elementy polskości byłyby pokazane, bo tak to ja nie wiem, nie jestem pewien, czy ona naprawdę kocha Polskę, czy może nie do końca. Biegnąc schodami w dół, widziałam, jak upada świat. Tu już zaczynamy wchodzić w poważne tony. Orzech, honor i Bóg. Mam wrażenie, że w tej piosence nie tylko tej pani myśli są nieporadne. Nieporadne moje myśli, nieporadne moje myśli, kiedy uwagę na jej minę, bo to jest taka mina, którą nie wiem czemu i może tu już się czepiam, ale wygląda, jakby on jej zaimponował. Nie macie takiego wrażenia? W ciemności śpiących miast, szukając swoich praw. I to jest teraz moment, który mnie strasznie denerwuje. Dlaczego, kiedy mamy jakieś takie ogólnonarodowe święta, to musimy na każdym możliwym kroku podkreślać, co nas w jakiś sposób dzieli. Dlaczego obok cytatów wybitnych Polaków są wkładane jakieś przemyślenia czy poglądy autorów tego filmu? To mi trochę przypomina sytuację, jak jeszcze chodziłem do kościoła i była zbiórka na remont tego kościoła, czy na budowę nowego, nie pamiętam, bo w Polsce mamy zdecydowanie za mało kościołów. I zostały puszczone słowa Jana Pawła II, który mówił o obalaniu komuny, ale ten krótki fragment pasował też do tego, żeby zachęcać ludzi, żeby dawali kasę na remont tego kościoła. I to jest bardzo podobna sprawa, nie cierpię, tak mnie strasznie denerwuje, kiedy ktoś wykorzystuje cytaty jakichś wybitnych osób, wydziera je z kontekstu i wstawia tak, żeby jemu pasowały w jakichś jego ideach dziwnych. Czy my możemy mieć jedno święto, które nie będzie polegało na podkreślaniu różnic pomiędzy wszystkimi? Bo chyba nie ma nawet takiego święta. Jest jakieś święto, które polega na tym, że to jest to jedyne święto, kiedy wszyscy sobie sklejają piątki? Albo chociaż są neutralni wobec siebie? Mam wrażenie, że nie. Teraz nie chcę się też za bardzo czepiać, ale zwróćcie uwagę na tę czcionkę. Oj, oj, oj. Ale dlaczego tak ostro? Jeśli chcecie całość obejrzeć, to link do tego znajdziecie w opisie. A trzecim i ostatnim newsem, czy historią na dziś jest bardzo krótki news. Mianowicie to, że Popek zagra w serialu. Tytuł to jest, że Popek wystąpi w popularnym serialu, ale później czytam, że wystąpi w Rytmie Serca. Nie siedzę za bardzo w serialach, a w polskich to absolutnie w ogóle zero, ale mam wrażenie, że to chyba nie jest popularny serial. Ale dobrze, skupmy się na tym, że Popek teraz wchodzi do polityki, wychodzi niedługo film o nim, ma zamiar zagrać w telewizji, prowadzi karierę sportowca i do tego cały czas rapuje. Czy mi się to nie podoba i czy mnie to jakoś oburza? Wiele osób mówi, dlaczego on się tak pcha wszędzie? Uważam, że Popek jest bardzo taką dobrą rzeczą, która spotkała polski show biznes, bo tak dużo miesza i jest tak dziwny w tym, co robi i tak kontrowersyjny, że naprawdę jest to coś ciekawego. Praktycznie nie ma miesiąca, żeby nie było o nim głośno. I nie uważam, żeby to było złe. Wiem, że jest coś takiego w ludziach, że nie lubią, jak ktoś jest aż tak długo popularny i to bez jakiegoś talentu. Ale na pewno ma talent do show biznesu i w zdobywaniu popularności, w cały czas utrzymywaniu się na tej fali jest świetny. A poza tym wszyscy się śmiali z Leroya, jak wchodził do polityki. I jakoś powiedział, że wywalczy medyczną marihuanę, no i wywalczył. Coś, czego nie mogli przez tyle lat zrobić ci normalni politycy. Więc bardzo kibicuję Pawłowi i
Czekam. No dobrze, to by było na dzisiaj tyle. Dzisiaj było bardzo mało spraw do omówienia, bo tylko 3. Ale były one dosyć długie i myślę, że ciekawe. Napiszcie, czy taka forma newsów, nie newsów, bo też trochę tutaj się wygłupialiśmy, wam się podoba. Będę bardzo wdzięczny za wszystkie łapki. Koniecznie napiszcie komentarz właśnie, co sądzicie o tym oddzielaniu życia artystycznego od życia prywatnego człowieka. Spytacie, dlaczego mnie tak długo nie było? Otóż, nie wiem. Ale jeśli chcecie mieć ciągły kontakt ze mną, to ostatnio dosyć dużo się udzielam na Snapie, a na Snapie mam bardzo, bardzo mało osób i chciałbym to zmienić. Dlatego jeśli wy też chcecie to zmienić, to wejdźcie na Snapa. Tam, no myślę, że fajne rzeczy robię. Myślę, że osoby, które tam jakoś mnie oglądają, to mogą powiedzieć, że no, całkiem w miarę. Nic jakiegoś urywającego pupę, ale git. A dopiero gdzieś się uczę, jak robić fajniejsze snapy i no, możecie obserwować po prostu, jak to tam mi idzie. Dlatego jeszcze dosyć często robię odpowiedzi na sarachach, więc na fanpage'u też się dużo dzieje, więc tam też zajrzyjcie, ale nie przedłużając, to by było na dzisiaj tyle i elo! Jeśli chcesz za darmo i bez podawania żadnych rzeczy dostawać na swoją skrzynkę na Messengerze linki do różnych fajnych rzeczy, jakichś różnych ciekawych artykułów, różnych ciekawych filmów, niekoniecznie moich, ale też przy okazji oczywiście powiadomienia o jakiejś tam mojej działalności, to wejdź na mój fanpage, otwórz wiadomości ze mną i wykonaj jakieś 2 kliknięcia lub też napisz cześć i wtedy wykonaj 1 kliknięcie. Wszystko oczywiście jest za darmo i w każdej chwili można się z tego wypisać, jeśli ci się nie spodoba. Pamiętaj też, żeby zobaczyć inne rzeczy, jakie wrzuciłem na ten kanał. Na przykład kliknij sobie w playlistę, albo zobacz sobie film, który jest podobno dopasowany idealnie do ciebie przez algorytmy YouTube'a. Albo też, jeśli jesteś pierwszy raz na tym kanale, co jest możliwe, to oczywiście zasubskrybuj, to jest dosyć oczywiste. Nie wiem w ogóle, czemu o tym mówię, czemu ja ci muszę o tym przypominać. Powinieneś wiedzieć to i mi napisać w komentarzu, że już dawno subskrybujesz.